Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Ewangelia przenosi nas nad rzekę Jordan w okolicach Jerycha. Widzimy Jana Chrzciciela wokół tłumu ludzi. Kim Jan był dla tych ludzi? Było w nim coś takiego, że uważano go za autorytet. Czy można zatem powiedzieć, że Jan był dla nich mistrzem? Tak, bez wątpienia. I właśnie dlatego musiało w pewnym momencie paść to sakramentalne pytanie: kim ty jesteś? I jak odpowiedział Jan? Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Jestem tylko głosem. To pośród was stoi ten, który ochrzci was nie wodą, lecz ogniem i duchem. I za kilka dni usłyszymy, jak Jan wskazuje na Jezusa, wprost mówiąc: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan był bez wątpienia mistrzem tamtych ludzi. Jednak mistrzem wszechczasów jest Jezus. I bądźmy czujni, aby naszymi mistrzami nie stali się inni, ludzie źli i cwani, ludzie głoszący swoją prawdę w miejsce prawdy Bożej, ludzie wyrachowani, którzy chcą nas zamienić w swoje narzędzia. Szukajmy dobra w sprawdzonej od 20 wieków Ewangelii, a nie byle gdzie. A czego można nauczyć się w szkole Mistrza Jezusa? Zawsze się radujcie, bracia. Cała dzisiejsza niedziela wzywa do radości i wychwalania Pana Boga. I przecież tak naprawdę każdy z nas pragnie się radować. Przecież chyba nikt z nas nie chce wokół siebie zimnych twarzy i obojętnych spojrzeń. Przecież nie wystarczają nam wesołkowate dowcipy, płytkie kawały czy memy. Przecież wszyscy mamy serdecznie dość pesymizmu, narzekania i nudy. Serce każdego z nas pragnie i tęskni za prawdziwą radością. Być może myślisz czasem, że gdybym miał inne życie, gdybym był bogaty, gdybym nie musiał pracować, byłbym rzeczywiście człowiekiem radości. Tymczasem ani bogactwa, ani sława nie dają radości. I każdy z nas w tą dzisiejszą niedzielę powinien zapytać się swego serca, co nie pozwala mu się radować, co odbiera mi radość. Pewnie najczęściej radość tą odbiera nam lęk, i to różnoraki lęk. Ten poniekąd usprawiedliwiony, bo płynie z troski o przyszłość naszą i naszych bliskich, ale może również ten lęk zupełnie nieuzasadniony, by jakoś inni mnie docenili, by nie narazić się, by się nie wybijać. I takie lęki stają się naszym paraliżem, blokują nas na prawdziwą radość. A jakie jest lekarstwo na to? Ufność Bogu. Ale jest jeszcze coś, co zabiera radość. I dlatego już kolejną niedzielę Jan Chrzciciel woła: prostujcie drogę pańską. Tym, co odbiera radość, jest grzech.
On nigdy nie da nam tej radości, za którą tęskni serce. Tam, gdzie jest grzech, tam nie ma mowy o radości prawdziwej, takiej, która trwa i nie potrzebuje sztucznego podtrzymywania. Warto dziś przejąć się głosem Jana. Prostujcie drogę Pańską i rzeczywiście wyprostować drogę naszego życia z grzechu. Oby każdy z nas prostował swoje życie. Jeśli pragniesz przeżyć prawdziwą świąteczną radość, nie taką, której źródłem jest tylko zastawiony stół, prezenty albo ciekawy film w świątecznej ofercie, to pomyśl o Jezusie, bo to On przynosi prawdziwą radość. Pomyśl o Nim i zastanów się, jak otworzyć Mu serce już dziś, teraz. Postanowienie, aby dobrze wykorzystać kolejne dni Adwentu i przygotować swoje serce na Boże Narodzenie, zaplanuj sobie udział w rekolekcjach adwentowych. Ich oferta jest bardzo bogata w internecie, ale także w naszych kościołach. Znajdź coś dla siebie.